Cześć, witajcie w kontynuacji poprzedniego odcinka. Przed chwilą zwaliłem pszenicę z przyczepy i wracam na pole, bo pan Bogdan pewnie kończy kosić owies. Dużo nie jest, ale zawsze do czegoś się sprzyda. Przepraszam, że tak długo, ale nie mieliśmy pustej przyczepy i musiałem na szybko tą opróżnić. Rozumiem. A tam zapiszę sobie w zeszyciku, że kosiłem twojemu wujkowi, to tam możesz mu przekazać. Okej. Okay. A ma pan jakąś robotę po żniwach, żebym mógł sobie dorobić? No, słuchaj, roboty nigdy mało. Jak będziesz miał czas i chęci, to przyjdź do mnie na gospodarstwo, tak za 2 dni będę już po żniwach i powinieneś mnie znaleźć na podwórku. Dobrze, dziękuję, to ja już jadę. Do widzenia. A ja, gdy tak już wracam, to chciałbym was zaprosić do sklepu swiftin.com. Link znajdziecie w opisie filmu. Trzeba teraz wcofać do stodoły. Pszenicę sprzedajemy, bo dla kur już mamy wystarczająco. A co z owsem, to jeszcze nie wiadomo, co zrobimy. I jak tam młody? Ano, zboża skoszone. Nawet owiec zebraliśmy. I mówi, że tam cię w zeszyciku zapisał. Aha, no dobra. Słuchaj, ja jutro idę do roboty rano, a tam dogadałem się z tym tatą Antka, co go znasz, i pożyczy nam prasę. I gdyby ci się rano nudziło, to możesz sprasować słomę, jeżeli dasz radę. A tą z owsa też mam prasować? Chyba nie. Zadzwonię jeszcze do tych, co w tamtym roku brali i czy w tym też będą chcieć wziąć. Witam was w nowym dniu. Wuja pojechał do roboty, ale wcześniej doszliśmy do wniosku, że owies wysypiemy tutaj obok pszenicy, a jak ktoś będzie chciał kupić, to wtedy zapakuje się do worków. To już jedna przyczepa jest wolna. Będzie do zwożenia słomy z pola. A tą drugą zaraz zaczepię i pojedziemy zawieźć pszenicę na skup. Ja jadę na skup i chciałbym wam powiedzieć, że zrobiliśmy dla was kod rabatowy wakacje, który odejmuje 10% ceny od każdego zamówienia. Trwa on tylko do końca tego tygodnia. Obowiązuje on na każde produkty, które widzieliście, ale jest ich jeszcze więcej na sklepie swiftin.com. A my widzimy się już na skupie. Ja już wróciłem ze skupu, niestety nie udało się nic nagrać, a teraz byłem w sklepie kupić sobie coś do jedzenia. Pojadę teraz odstawić przyczepę i pożyczę prasę i sprasuję słomę. A gdy wuja wróci, to załadujemy. Sznurek jest, wałek też już podczepiony jest, raczej wszystko jest, można jechać na pole. Najpierw zacznę od tego większego pola. A i słomy z owsa jednak nie będę prasować, bo tam ktoś se po nią przyjedzie. Trochę wody stoi na polu, to tak dookoła tego sprasuję, a reszta do ziemi pójdzie. Zawsze najgorsze poprzeczniaki są, gdy nie można podbieraka podnieść, to przez to trzeba kostki odrzucać, aby przejechać. Ostatni przejazd został i jadę na drugie pole. Za dużo tych kostek nie ma, ale zawsze coś tam z tego będzie do sprzedania, bo wuja nie trzyma żadnych krów z powodu, że nie ma gdzie i nie ma tyle czasu, aby za nimi tam ganiać.
Właśnie skończyłem prasowanie, teraz tylko złożyć i oddać. Na szczęście na wiosce mamy fajnych sąsiadów. Wuja się z nimi dogaduje, w zamian oni pożyczają prasę, a wuja im na przykład skosi trawę na łące. Wujka jeszcze nie ma w domu, to ja wezmę gwiazdówkę i pojadę na szybko przetrząsnąć trawę. Zamknę jeszcze drzwi, bo się już wywietrzyło. Ja nie wiem, kto wymyślił tę drogę polną tutaj, przecież to ciężko wykręcić. A ten słup jeszcze tu przeszkadza. Dobrze, że na wiosce jeszcze nikt się nie dorobił jakichś dużych maszyn, bo by miał ciężko wszędzie wjechać. Wjadę tu na ściernisko i widzimy się, jak już rozłożę przetrząsacz. Dobra, jest rozłożona. Można jechać. Będę jeździć po przekątnej, powinno to przynieść lepszy efekt. No i po robocie, trawa przetrząśnięta. Odczepię ją tutaj, bo jeszcze jutro przyjadę przetrząsnąć, to nie będę dwa razy jeździł. I jej rozkładał i składał. Jestem już na gospie. Zaczepię już przyczepę, aby była gotowa. A burty rozłoży się już na polu, jak wuja wróci. My już tu burty rozłożyliśmy. Wujo tu układa kostki na przyczepie. No, wydaje mi się, że tu więcej kostek nie będzie niż ta jedna przyczepa. A jak kiedyś się jeździło, 2-3 kursy to na spokojnie było. Ale to przez to, że susza była na początku roku i zboże nie wyrosło tak wysokie, jak powinno, przynajmniej ziarenka są takie, jakie powinny być. Dobra, wuja, uwaga, bo ruszam. Oho, 30, ciężko ma pod górę. Nie no, potwór. Dobra, zgaszę, a zaraz się podjedzie dalej. Wuja, złapiesz? My już kończymy zbierać kostki, wuja tam już kończy układać. A my widzimy się już w następnym odcinku i nie zapomnijcie wejść na stronę swiftin.com i pamiętajcie, kod wakacje daje -10% do każdego zamówienia. Do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!